ponieważ na ostatnim posiedzeniu organu, który ma pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, była mowa o ściganiu już konkretnych sędziów za to, co robili do tej pory, krytykując rozwiązania niezgodne z konstytucją. Te ustawy dotyczące Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, jak również sądów powszechnych. I mam pytanie o granicę pomiędzy krytyką rozwiązań tego typu ustawowych czy podobnych, a wypowiedzią polityczną sędziego, ponieważ z tym sędziom zarzuca się, że oni wchodzą w politykę i że to są wypowiedzi polityczne, za które powinni ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną. I tak się akurat składa, że na tej sali jest pani sędzia, członek tego organu, który ma ścigać sędziów, i już zapowiedź taka się pojawiła na pierwszym roboczym posiedzeniu, które miało miejsce niedawno. I jest też sędzia, który przed chwilą się wypowiadał, Waldemar Żurek, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, który ma być tym ściganym, jednym z pierwszych ściganych. To be determined by the particular code of conduct or code of ethics that apply to judges here, which I am sure is quite different than the code that would apply in the United States. There is also a code of ethics in the U.S. that precludes judges from articulating political positions. It is not uncommon for judges to go to the legislature to ask for more money or to propose changes in the administration of justice. In the U.S., that would be considered non-political. I don't know what rules apply here, and so I can't really opine as to whether or not what would be appropriate or inappropriate conduct for judges under the existing rules here. I don't know, Dean, if you have any particular views on that. Since I may be involved in one of the cases referred to, I'm going to refrain from making any statement about that. Okay.